Cześć, siemano, z tej strony Wyklęty, a ja was zapraszam na nowy odcinek, słuchajcie, nowej serii Zagrajmy w The Witch House, słuchajcie. Myślałem teraz właśnie nad trzecią serią, nagrywałem Archimana, ale niestety się zrąbało, bo robiłem quest i tak mniej więcej, słuchajcie, przez 7 minut krążyłem i postanowiłem, że nie. A jeszcze miałem 5 minut, słuchajcie, do końca odcinka, postanowiłem, że sobie rzucę to wszystko w cholerę. Aktualnie nie mam pomysłu, jak ten quest zrobić, a chcę zacząć pokazywać wam coś, co nie jest... Czy co, wiecie, żeby nie władzić przez połowę odcinka w kółko i w kółko i w kółko. Mamy dwie serie póki co, Kulturesa, Archimana, myślę nad trzecią. Mam tu jeszcze płyty, mam jedną jeszcze też, jeden tytuł, który też może bardzo mocno zainteresować, ale... Do cholery, słuchajcie, póki co płyt nie mogę odpalić, a za ten tytuł też się chciałem zabrać. Wiem, że go jest trochę sporo, słuchajcie, na YouTubach. I to mnie leciutko, słuchajcie, odpychało, bo ja lubię nagrywać coś, czego jest mało stosunkowo. I ja tak, słuchajcie, lubię robić. Takie się nietuzinkowe, ale mam ochotę w to strasznie zagrać, słuchajcie. Wzięła mnie ochota, nie powiem. Strasznie lubię grać w RPG kierówki, więc no co, słuchajcie, jedziemy... I jedziemy z tym, słuchajcie, koksem i no mam nadzieję, że gra wam się spodoba. Żałuję tego, że nie mogę tego trochę bardziej rozstrzelić, chociaż może tak patrzę myszką, no ale nie mogę. No i tak, słuchajcie, obudzimy się nie wiadomo skąd. Shift działa, Control też? Nie, niestety. Control nie działa, bo Control, słuchajcie, w RPG Makerze to jest, że można przenikać przez obiekty. Jesteście totalnie jak duch, nie? Możecie przechodzić przez ten las normalnie, to jest takie, to są, słuchajcie, cheaty. Ja w swojej grze przykładowo wam powiem tak, że ja mam zamiar te cheaty zachować. Można to wyłączyć, z tego co się orientuję. Ale jeżeli się uda, to chcę to właśnie wyłączyć. Właśnie, znaczy nie, dziwne. Bo inaczej, nie pamiętam teraz tej opcji. Chyba musi dać się to wyłączyć. Ale mniejsza, jeżeli się uda, to chodzi o to, żeby zachować to. Nie, musi dać się włączyć, bo ja na... Słuchajcie, nagrają, to ja przenikam przez to, więc musi się dać. Mniejsza, wybaczcie. Ja już zaczynam tutaj... Inaczej. Zrobiłem specjalne takie easter eggi dla cheaterów po prostu. Swojej własnej gry, co tam co robię. Dzisiaj jeszcze sobie ją trochę potworzę. Ale porobiłem takie własne easter eggi dla cheaterów. A żeby cheaterom też nie było, słuchajcie, nudno. I właśnie... Co jest z tą grą, to niestety, że jest po angielsku, więc moja angielszczyzna, słuchajcie, mogą być błędy, tłumaczenia i tak dalej, ale strasznie mnie pali do tej gry, no trudno. You're up and Adam, nie wiem, coś tam się podniosłaś i potem, nie wiem o co chodzi. Ludzie nie powinni tutaj być, jest tu zbyt niebezpiecznie. No i tak właśnie, zapiszmy sobie na obydwu. No i tak, tutaj mamy tak, dom, wyjście na zewnątrz. Tutaj mamy wyjście na zewnątrz zablokowane. Przez całą masę krzaków. Droga jest zablokowana przez ogromne krzaki. Najpierw może spróbujmy się... Te trzeba łapać. Znalazłeś coś... Rusty and... Rusty, nie wiem. Sharp to chyba było ose. Bierać to. Znalazłaś maczetę. Tu jeszcze coś można? No questions. Movement. Space, sprawdź. Spacja, Enter Z. Conquer, Showman, Escape, Dash. Aha, chyba biegnij. Używanie jest automatycznie. Wif, usy. Bla. Ok. I co ciekawe, jeszcze widzę, że tu skrypty są zastosowane, że możemy w takich kierunkach chodzić, nie? Też widzę, że tu skrypt jest. Rose Z. Aha, Z pomożemy. Item maczetę. Nie możesz tego przeciąć. No dziwne, że maczetą. Letter. Jakaś notatka. Read. Mind if you go. Jeżeli pójdziesz do jej domu. Czyli. Nie wiem. If you. Jeżeli pójdziesz do jej domu, but just stay away from the forest. Pójdziesz do jej domu, ale. Trzymaj się z daleka od lasu. Mam nadzieję, że cię niedługo zobaczę. Znaczy, że cię niedługo zobaczę w domu. Tata. Totalnie, słuchajcie, kiedyś chyba leciutko może oglądałem tą grę Disowskiego. Ale no, totalnie, słuchajcie, nie pamiętam, nie wiem co mnie czeka. Jedyne co mam, tylko słuchajcie, przestrzeżenie od mojego brata, że gra potrafi być ultra, mega, totalnie zaskakująca, że należy... Obetni róże, że
grając tą grę należy być, słuchajcie, ostrożny i to na każdym, ale to każdym kierunku. No wiecie, każdy krok należy podejmować ostrożnie i trzeba by mieć refleks niesamowicie naostrzony, bo wszystko, ale to wszystko w ułamku sekundy może zabić, więc może być, słuchajcie, ciekawie. Rzeczywiście maszyna się zepsuła. Bo jakżeby inaczej, słuchajcie. No dobra, co? Jedziemy tym boksem. Idziemy na północ. O co? No dobra, pomyślmy. Nic tu nie widzę. A że jednak ten shift, słuchajcie, tu przycisnę. Naprawdę trochę dla według mnie to za wolno idzie. Co to jest? Nie wiem. So the way out is... Więc wyjście na zewnątrz jest zablokowane przez róże. Masz zamiar tam iść? Jeżeli to zrobisz, to chyba tak to mniej więcej. Tak mi się wydaje, to jest najlogiczniejsze, jeżeli... Czyli might as well, nie wiem. If you can't leave, jeżeli nie będziesz mogła wyjść. Might as well. Mikt, magia to chyba bardziej. Aha, zapisz może, gdybyś nie mogła wyjść, albo nie wiem co. Może coś w tym stylu. Dobra, weźmy tu, zobaczmy, czy coś tu będziemy mieli. Kurde, ale ona zapieprza jak taki bolid, Formuła F1. No ale mniejsza, słuchajcie, no dobra, co, no wchodzimy. Do tego domu. No dobra. Fajnie, że jest tak trochę ciemna, tak trochę jak mamy coś w rodzaju latarki. No, to właśnie pachnie tym. Tym czymś, dobra. Dobrze mnie ostrzegł brat, że jednak to jest cholernie... trzeba mieć tu cholernie zły refleks, ale słuchajcie, to jest nawet na refleks nie idzie. Bo zanim człowiek tu zakuma, to po prostu nie zdąży. To jest jedna z tych gier, w których, żeby móc ją przejść do końca, trzeba umierać. Przez śmierć możemy dowiedzieć się o pułapkach i nie ma innego sposobu na przejście gry, jak po prostu cały czas umierać. To jest jedna z tych gier. Ej, ale co jest? Aj. Nie, albo nie. Po prostu to ja jestem idiotą. To była zapadnia. To nie to, że po prostu krew sobie leży. To po prostu była zapadnia. Ja w tą zapadnię w ogóle nie powinienem wchodzić. No właśnie. Po prostu jestem idiotą. Przyjdź do mojego domu. Zamknięte. Nie mogę otworzyć. Te drzwi też zniknęły. Nieźle. Lewa ściana. Jo, cześć. Zdecydowałem się pójść. Chyba dla płaczu, śmiechu. Where he come out from? Mniejsza, zapiszmy sobie. Kurde. No dobra. Tu mamy schody, a tu po prawej, no też mam schody. Dobra, bardziej wolę prawicę. Zegar słuchać w tle, a waza pełna róż. Oczywiście taki zegar. Ogromny zegar, time markers. Okej, okay. To wszystko stało tutaj. No, standardowo sprawdźmy. O, świetny dziennik czarownicy, na pewno rzeczami. I was sick, so no one playing with me. Kurde, właśnie mogłem jednak ten głupi angielski się uczyć. Byłem w podstawówce, gimnazjum, technikum. Mogłem się uczyć i teraz mam, słuchacie, w dupę. Byłam, to był czas przeszły. I was sick, byłam, nie wiem. Więc no one, nikt ze mną się nie bawił. Mój ojciec i moja mama nie kochali mnie. Coś jeszcze? Dobra, I was sick, nie wiem, byłam, nie wiem co znaczy sick, słuchajcie. It's no lead. Nie mam pojęcia. Artificial flowers adorned. Napisane jest tutaj otwórz, gdy dom powróci do normalności. Okej.
A Teddy Bear Rise Against the Pill. Take Teddy Bear. Weźmy tutaj, aha. No wiecie co, na razie nie będę za tym, żeby brać wszystko, co można. Tylko najpierw sprawdzić, co, gdzie należy, słuchajcie, wziąć. Żeby po prostu, słuchajcie, nie wpaść w jakąś pułapkę czy coś. Ja po prostu nie będę brał wszystkiego, co się da, bo możliwe, nie jestem pewny, słuchajcie, czy ta gra nie jest taka w niektórych horrorach. Jest coś takiego stosowane, że są takie właśnie przedmioty pułapki, że jak weźmiesz, to wiecie, nie? Ja wolę tu być ostrożny już po prostu. Dobra. The basket has a... chyba w tym wiarze leży duży... niedźwiedź Teddy. Room left. Niedźwiedzie... Czyli chyba chodzi o to, żeby go tu włożyć. Dobra, może sobie zapiszmy. I zgaduję, że go tam trzeba włożyć, no dobra. Chociaż śmierdzi mi tu pułapką, więc... Okej. Okay. Myślałem, już chciałem, słuchajcie, instruktorowie spieprzać. Time... Okej, okay, tu się coś zmieniło, nic. Czekajcie, sprawdźmy. Read. Okej. Okay. Tu jest wszystko tak samo. No dobra. Item. The basket has a big teddy bear in it. There is no need. Okej. Okay. Nic. A to nic się nie wydarzyło. Tutaj... read? Nie, dobra. Tu mamy to samo. Totalnie na nic. A nie, myśmy go tu... put in basket. Jeśli make is... Aha, aha, ja tu źle... On jest za duży. Zaraz, zatrzymajmy go na razie przy sobie, bo widać, że nic się nie dzieje. Czekajcie, a tu nic nie mamy. Zapiszmy sobie wszelki wypadek. Widać, że się tam nic nie dzieje. Dobra, mamy oczywiście nożyce. A dusty old dresser, nie ma tutaj nic w środku. Scissor don't take. Na razie nie bierzmy. Zamknięte. Że co, mamy obciąć głowę tam tego lub powycinać tego niedźwiedzia? No to będzie ciekawe, słuchajcie, to będzie ciekawe. Unbend. Rozumiem, że... Co? Dlaczego to nie... Don't take... Day... Aha, jest... przyczepiona chyba do łańcucha. A workbench... Co teraz macie zrobić, żeby... Połóż... Pocięliśmy tego misia! Ej, come on! Zakrwawione tam, otrzymaliśmy ten torso. It's red, red. O kurde, jakbyśmy go zabili! Ej, come on! To się robi schizowe. It's red, where... No, there are scissors, to już jest... No, jest skurzony. Ale ja bym był wkurzony, jakby mnie kurde pocieli. Czekajcie, no zapiszemy sobie, bo to... Zapiszemy sobie, ej, come on! No to jest troszeczkę już schizowe, jakby mnie pocieli, ja też byłbym zły. No i nic z tego dobrego nie wyniknie, jak weźmy tam, wsadzimy truchło tego, no co może dobrego wyniknąć? To pachnie kultyzmem. No, to musi po prostu, słuchajcie. No, to z... No, kisąd. A, to było zamierzone, że nie by działać, ale to już czuję, że zaraz wyskoczy taki wielki, słuchacie, taki niedźwiedź wściekły, raz, żeśmy go pocięli. Mówię wam. Tak będzie, widzicie? Tak będzie. Dobra, standardowo lepiej zapiszę. O! Ty, spierdalaj! A? Mam szybszy. Ale... Dobra, on tu widzę zasłonił.
You feel like it wasn't before. Czujesz jakby jakby to nie było tutaj wcześniej. Okej, okay, on sobie poszedł, świetnie. Szybko, rychło zadziałaliśmy, słuchajcie, w czas. Okej, okay, tu nic nie mamy. Tu już mi się nawet, słuchajcie, nie chce sprawdzać. Chociaż jak to się tutaj pojawiło, to tu może. Okej, okay, nic nie mamy. Didn't love, to się nie otworzy. To się otworzy dopiero jak dom powróci do normalności. Pracują. No dobra, słuchajcie. On tu już widzę był. Wow! There's steady limbs on the ground. Nie wiem, co znaczy limbs. O, ale no. Zapisz, zapisz. Nie będziemy tak, słuchajcie, iść. Już chyba na razie nie ma wyboru. Dobra. Drodowo zwiedzamy. Tyle, jela, dia, dia, zia, 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 zia. Dobra, sprawdzimy, co tu. Ty ciekawy. I przenoszenie, ty. Ciekawy jest na jakiej to zasadzie. Uruchamia ten. Zdarzenie, które ten. Bohater się zbliża. Dobra, już rozumiem. Smaczna taste. Taste poison. Smaczna trucizna? Nie, trucizna nie jest nigdy smaczna. Znaczy nie, no może. Nie, nigdy nie próbowałem smaczna trucizny. Może być smaczna. ok, mamy tutaj pusty. Te naczynie po herbacie. A tam to pewnie trucizna. Dobra. Okej, okay, tego na razie nie przesuniemy. To jest supa. Nie, nie, na pewno tego nie wypijemy, bo to już. Firepress. Look inside, tak, 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 to naprawdę. Zajrzeć do środka pieca i nagle taki. To już, słuchajcie. Pachnie czymś ciekawym. Ciasto jest. Basy chyba nudne. Lenta hand. To chyba są wnętrzności naszego niedźwiedzia. Chwila, jeszcze raz. Lenta hand. Dobra, można leć. Co do chu? Rozumiem, że teraz się czasoprzestrzeń trochę załamała. Ale dobra. Ja tam na pewno nie będę zaglądał. Bo to mi iść. Czy zapamiętam sobie to. Cześć! There is some invisible. Coś jest na niewidzialnym. Rozmawiaj. Ach, jestem znudzony. Chyba ta. Ciasto albo dłoń. Jestem znudzona. Tak, bardzo znudzona. Weź dłoń. Och, dziękuję ci. Pociągnąłem cię za dłoń. The push your wrist. Właśnie, teraz i zadam pod nie łapę. A hand is exactly what I needed. Tak, kurde. Słuchaj się, notatek, które są ewidentnie pułapką. No dobra, ale no tak, tu się nie pakujemy, bo oczywiście nas spali. Ja to czuję, słuchajcie, w trzewiach. Talk. Dobra, no do nothing. Okej, okay, no nie robimy tego, bo a rusty stove, glasses, something, nothing. O, dajmy hand, dajmy ten. Okej. Okay. Hey, what I need a hand. Albo let me show my operation. Pokaż mi. Aha, pokażę ci swoje ten. Dostaliśmy srebrny klucz. O, proszę. Czyli tutaj, słuchajcie, mamy bardziej nawet taką już. To jest trochę ciekawe. To jest nawet, słuchajcie, bardziej jedna z tych gier, których już nawet. Mamy owszem pułapki, ale to są pułapki, które są nam do czegoś potrzebne.
Czyli musimy przechytrzyć osoby, które mogłyby nas zabić i je wykorzystać do naszych celów. O, ciekawe. No dobra. Zapiszmy sobie. Będę tak co chwilę latał. Nie czuję się zbyt pewnie, nie mając zapisanej gry, gdzie ja tu co sekundę mogę, słuchajcie, zginąć, umrzeć i wszystko, słuchajcie, naraz, ale mam pomysł. Wstaćmy może. Jeżeli się uda. Nie. Nie uda się. Ale dobra. Przeczytajmy jeszcze. Jestem tak znudzona. Bóg zatytułowania Dining o chyba malowanie artystów. Ludzie, czy raczej społeczeństwo jest podzielone chyba na jakieś klasy. Nie podzielone. Rule, running, have wrong, enjoyed. Boosting so hard to clean, Kutler, nie wiem. Coś z demonstracją. Dodatkowo. Silver, srebrny, czy upon contact with making use of. Dodatkowo. Srebrne, nie wiem co, zmienia kolor upon contact with. Coś srebrnego. Klucz mamy srebrny, ale chwila. Zmienia w kontakcie z trucizną, czyniąc ją totalnie, ale quit. Chyba ją, czyniąc ją, słuchajcie, ten, bezpieczną. Chyba w tym sensie. Jeżeli to chyba czynimy tą bezpieczną. Siema, mogę was zdeptać jeszcze? Kurde, nie. No to już. Okej, my tego nie użyjemy. Ale pomyślmy. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj. Zobaczmy, czy właśnie tego srebrnego klucza mogę to użyć. No już. Hit, ball, reach, put, key, hit, uderzyć kluczem. Ok, zamienił się tu red block. Color soup is cool, shadow ball. Dobra, coś się odblokowało. Cześć! Spokojnie. Po prostu przyszedłem odebrać swoje należności i pozbawić się życia, wiedźmo. Nic strasznego. Naprawdę. Ale oczywiście chyba nie wyobrażacie sobie, że pójdziemy tam bez zapisu. Dobra. Dawajcie, tutaj zapisujemy jedynka. Cześć! Dwójka. Dwa spółki. Okej, czy to było przestrzeżenie, żebyśmy tu nie łazili za często? No dobra. O, świetnie. Mamy zmorę w postaci przewodnika. Ten rycerz będzie ich nas gonił. Mam rację? Mam rację chyba. Jak mrocznie. O, butterfly! Motylek jest zamienięty w sieci. Pewno, że go uwolnimy. Nothing inside. Tu też nic. No dobra. Tu jest... O, proszę, mamy linę. Lina nam się może przydać. Nothing inside. Pająki mają... Nie wiem, co znaczy pur. On nie umie zawsze powiedzieć kolorów... Chyba części kolorów. Słyszycie to? To jest jawny znak. Trzeba zrobić jedno. Spier... Da... Lać... Zrybie. Tych miast do osoby. Au! To bolało. To musiało na pewno boleć. No ale dobra, słuchajcie. Skoro to zapisaliśmy jeszcze. Tu tylko chcę szybciutko. Będziesz mnie gonił? O,
Tu mamy jeszcze jednego. Tu mam jeszcze jednego, dobra, ale słuchajcie, na zakończenie, ja wiem, że tam to mnie czyha pułapka, ale po prostu chcę wsadzić głowę do tego pieca. Ja chcę zobaczyć to zakończenie, no co, spali mnie. I tak. Nic? Ej, ja liczyłem na porządnie samospalenie żywcem, no. Dobra, słuchajcie, zabiedli mnie. Dobra, ja byłem wyklęty, mam nadzieję, że gra wam się spodobała, no to słuchajcie. Standardowo, jeżeli macie jakieś tam spostrzeżenia dla mnie czy coś, to komentujcie. Ja, słuchajcie, it's Lowcat. Trzymajcie się. Uratuj Butterfly'a. I cześć. Hej.